Kto jest August? August jest fizykiem, ale nie jest sam. August szanuje wszystkich humanistów, matematyków oraz przyrodników. August szanuje naukę. Ci, których August spotyka, uczą się od niego szacunku. W piątym zakładzie nie spotkałem żadnego przysłowiowego kujona. Spotkałem ludzi z pasją, spotkałem pasję w ludziach. Pasję ukrytą w najgłębszych zakamalkach ich dusz. Chęć poznawania bijącą z oczu, pragnienie wiedzy i rozwoju. Poznałam Olę, pierwszą wśród balerin. Poznałam Zuzię, tworzącą własną muzykę. Poznałam Mikołaja, filmowca, fotografa oraz zapalanego żeglarza. Poznałam Natalię, Joszka oraz Weronikę, pasjonatów filozofii. Poznałam Karolinę, miłośniczkę rosyjskiej literatury. Poznałam Pawła oraz innych wspaniałych historyków. Poznałem Zuzę, pierwszą wśród miłośniczek debat. Poznałem inną jeszcze Zuzę, fascynatkę realizmu magicznego. Poznałem Kubę, brodzącego w otchłani słowackiej polityki. Poznałem Dominikę, będącą w stanie zagłębić się w magiczny klimat lasu, gdzie wznosi swoją duszę do świata myśli. Poznałem Emilkę, pasjonatkę kryminologii i innych jeszcze rzeczy różnorakich. Poznałem Emmę, wybitną pianistkę, słynącą z najwspanialszych, najpłynniejszych wykonań Haydna, aktywnie uczestniczącą w muzycznym życiu Krakowa. Poznałam Jakuba, młodego dramatopisarza, zapalonego czytelnika literatury absurdu, miłośnika teatru i kina modernizmu.